Zobaczyliśmy karetkę, znaczy policjantów zobaczyli, jak przyjeżdża i tam grupka ludzi stała i krzyczeli, że jakąś typek, jakiś blondyn, kobietę chciał zgwałcić i tam głowę ją roztrzaskał i oni zobaczyli krzyki i podbiegli stąd i po prostu go okopali go i wezwali policję i pogotowie. No bo tu panowie mówili, że tam stali gdzieś w tamtym miejscu i usłyszeli jakieś piski psa, bo ta kobieta szła z psem, usłyszeli piski psa, potem piski człowieka, no i postanowili tam pobiec, nie? I ogólnie on zaczął uciekać, nie? I oni go dogonili, złapali go i przekazali go policji. Wie pani co, ja tu mieszkam 40 lat, ale pierwszy raz takie coś się tu zdarzyło. Jest to szokująca sytuacja. No trochę tak, nie? No, żona nieraz wieczorami chodzi, no strach teraz wyjść nawet z psem, nie? Wieczorem. Nie wiem, co tu się dzieje. Coraz gorzej. Młodzi ludzie ćpają, piją i no, masakra. Wie pani co, no nigdy takiego czegoś tutaj nie było wcześniej, nie? Żeby ktoś tutaj kogoś, jakąś kobietę napadł i próbował zgwałcić.